Jest bardzo wiele sposobów, w jaki nowe technologie mogą oddziaływać na praktykę stosowania i tworzenia przepisów prawa w Polsce, tak jak nowe technologie, w takim samym stopniu, jak nowe technologie oddziaływują na naszą rzeczywistość codzienną. A z samej definicji najbardziej pożądane przez inwestorów technologie, w jaki sposób zakłócają czy zmieniają naszą rzeczywistość. Ponieważ jednym z postulatów oczekiwanych, przedstawianych wobec prawa jest jego stabilność, przewidywalność, no, prawo niekoniecznie nadąża, najczęściej nie nadąża za nowymi technologiami, które w samej definicji swojej mają tą rzeczywistość, no, może nie wywracać do góry nogami, ale poważnie nią zachwiać. W związku z czym pojawia się cały szereg okoliczności, które wymagają szybkich prac legislacyjnych, a przynajmniej takich modyfikacji naszego systemu prawnego, które pozwolą te nowe technologie wdrażać, żeby uniknąć sytuacji, w której przepis prawa sporządzony, napisany lat temu, nie wiem, 5 czy 10, w zupełnie innej rzeczywistości ekonomicznej, technologicznej, gospodarczej, zasadniczo przez przypadek uniemożliwiał wprowadzenie jakiejś nowej technologii, która z innych względów, uważamy za społecznie potrzebną. To jest jeden aspekt tego zjawiska. Drugi aspekt jest taki, że technologia jest także wykorzystywana przez administrację rządową do modyfikacji stosowania i modyfikacji właśnie tworzenia przepisów prawa. Przykład właśnie prawo podatkowe. Tak? Zarzuty czy krytyczne uwagi wobec polskiego prawa podatkowego zgłaszane są od wielu lat. Natomiast prowadzone w tej chwili prace porządkujące, może nie zmieniają tego porządku prawa podatkowego, systemu prawa podatkowego w sposób rewolucyjny, natomiast na pewno zmierzają do tego, aby poprawić jego skuteczność, jego efektywność, także kontrolę nad przestrzeganiem prawa przez podatników. No i bez wątpienia dają bardzo duże narzędzie kontroli dla administracji podatkowej, co oczywiście jest słuszne z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia gospodarki państwa. Natomiast to też może tworzyć określone ryzyka. No i tutaj też będzie bardzo ważna rola dla prawników, aby te ryzyka identyfikować i zarówno w procesie tworzenia tego prawa, jak i jego stosowania w praktyce.